Zaczynamy cykl, w którym będziemy chcieli pójść za tą postacią biblijną, przejść razem z nią przez problemy, kłopoty, upadki, zwątpienia, rozczarowania, ale też pójść razem z tą postacią, widząc w jaki sposób Bóg ją prowadzi, w jaki sposób Bóg kształtuje Mojżesza, w jaki sposób Bóg doprowadza Mojżesza do tego momentu, w którym umierając, nie osiągnąwszy celu, tak się wydaje. Może z radością spoglądać na to, co jest poza nim i spoglądać na Jordan, którego on sam nie przekroczy. Drodzy, gdyby przyszło nam porównać życie Mojżesza, czy użyć jakiegoś takiego porównania, to pomyślałem sobie, że takim dobrym przykładem są filmy Hitchcocka i jego powiedzenie, że film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, a później napięcie powinno już tylko wzrastać. I kiedy spoglądamy na postać mojżesza, na to wszystko, przez co przechodził, to wydaje mi się, że chyba tak jest. A co jest tym trzęsieniem ziemi? To może posłuchajmy teraz pierwszego fragmentu biblijnego, to jest fragment wyjęty z drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział pierwszy wiersz 22. Wtedy Faraon nakazał całemu swemu ludowi Każdego chłopca, który się urodził Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. I teraz musimy sobie wyobrazić, w jakiej atmosferze, takiej ogólnej, wśród Izraelitów przychodzi na świat Mojżesz. To jest no, takie niesamowite zastraszenie, lęk, nie wiem, coś, co można by nazwać jakimś no, takim niesamowitym rozczarowaniem, zwątpieniem. No, trudno to nawet określić. Wyobraźmy sobie miłość, która tam się rodziła, oczekiwanie na dziecko. No, zazwyczaj mówimy o takim radosnym oczekiwaniu. No a tam? Tam nie było badań USG, gdzie można sobie było pójść, zobaczyć. Uff, dziewczynka? To było oczekiwanie do ostatniego momentu i co? Narodziny dziecka, dziewczynka? Czy sama radość? A jak chłopiec, to smutek? No, trudno chyba nam do końca sobie wyobrazić tak naprawdę Całą tą atmosferę, ale wyobrażam sobie takiego, takie poczucie totalnego zagrożenia, które gdzieś było. I nie wiem, czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy mamy przykład próby, może słowo jest zbyt ostre, ale eksterminacji narodu izraelskiego. Troszeczkę inaczej, przemyślnie. Można powiedzieć, władca tutaj się wyręcza swoim ludem, nieraz się tak robi, mówi, to nie ja, ja ręce mam czyste, wy to zróbcie. Tam chłopców do Nilu, dziewczyny zostawcie przy życiu, minie lat dziesiąt i ten naród się zgubi. Albo pozostawimy sobie z niego tyle, ile nam jest w danym momencie potrzeba. I w takiej atmosferze narodził się Mojżesz. Dlaczego Mojżesz przeżył, chociaż był chłopcem? No tutaj trzeba powiedzieć, że mamy chyba cały splot różnego rodzaju wydarzeń. Przypadek, Boża opieka, Boże prowadzenie, szczęście w tym wszystkim, bo można powiedzieć, że w momencie, kiedy nie dało się już dłużej tego małego, trzymiesięcznego chłopaczka ukryć w domu, widocznie już gdzieś inni zaczęli węszyć, strach był też przecież, bo w każdej chwili ktoś mógł powiedzieć... Oto w tym domu jest chłopiec izraelski. No i no można wyobrazić sobie co dalej by się działo. Można powiedzieć, że paradoksalnie to matka decyduje się sama zrobić dokładnie to, co powinni zrobić Egipcjanie. Dokładnie? No można powiedzieć niedokładnie. Bo nie wrzuca Mojżesza do Nilu, ale pozwala by ten Nil w jakimś koszyku tego Mojżesza uniósł. I to jest początek życia Mojżesza. Tak, na dobrą sprawę my wiemy, czytamy, wiemy co dalej się dzieje, ale można powiedzieć, krok matki Mojżesza to jest taka desperacka wiara, bo przecież jakie były procent tego, że może się udać? Chyba bliski zero. O ile nie w takim myśleniu w ogóle zero, bo przecież wiadomo było skąd ten chłopak przypłynie. Jeśli ktoś go znajdzie, rozkaz faraona był bardzo jasny. Wziąć koszyk. Do góry nogami, sprawa załatwiona. Albo, no też myślę, że taka ewentualność wtedy była o wiele większa niż dzisiaj, mógł sobie spokojnie płynąć tym milem i poczekać na jakiegoś zgłodniałego krokodyla. To by było jedno hapnięcie i temat skończyłby się dokładnie w tym miejscu. Można więc powiedzieć, że Mojżesz wyrasta, rodzi się w atmosferze lęku, strachu, obawy. I to jest dla mnie takie Hitchcockowskie trzęsienie ziemi. Ale jak czytamy dalej, Mojżesz miał, różnie można interpretować, szczęście na pewno. <laughs> Ale Boże prowadzenie sprawiło, że Mojżesz znalazł się tam, gdzie chyba nawet matka nie planowała. Jak wiemy, życie Mojżesza od tego momentu będzie nabierało troszeczkę innego wymiaru. Wyłowiony z wody, stąd jak czytamy też jego. Imię trafi do córki faraona, i można powiedzieć, trafi do no, najbogatszego, najbardziej ekskluzywnego domu, do jakiego mógłby trafić, i szczęście Mojżesza jest jeszcze takie, że tak naprawdę pierwsze dziecięce lata, niemowlęce to by można było lepiej powiedzieć, lata swojego życia spędzi u boku swojej matki, która go będzie karmiła, która go będzie piastowała. Myślę, że można sobie też wyobrazić, że śpiewa mu pieśni. Tak więc Mojżesz, chociaż będzie wzrastał jako Egipcjanin, to gdzieś u zarania swojego życia, nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale w tym swoich takich niemowlęcych latach, niemowlęcym okresie Mojżesz będzie miał doświadczenie bliskości matki, Mojżesz będzie miał doświadczenie bliskości swojego narodu, Mojżesz będzie miał doświadczenie jakby wzrastania w kulturze, w której żyli Hebrajczycy. I to jest jego szczęście. Ale z drugiej strony, drodzy, można sobie zadać bardzo proste pytanie: ile my pamiętamy z pierwszego, drugiego, góra trzeciego roku swojego życia? Jeśli mamy jakąś pamięć, bo oczywiście ja nie chcę się tutaj odnosić do podświadomości tego, co w nas zostaje i tak dalej. Mamy dzisiaj sporo różnego rodzaju badań na ten temat, ale myślę, że spora część naszej pamięci to jest tak naprawdę pamięć. Kto, ktoś u nas zostawił. Spoglądamy na zdjęcia i widzimy siebie gdzieś tam przy Chrzcie, widzimy siebie, jak jesteśmy niesieni tu czy tam, widzimy siebie na takim zdjęciu, gdzie gdzieś coś rozwaliliśmy, i tak dalej. Rozmowa z najbliższymi pozwala nam jakby cały kontekst sytuacji odkryć. Mojżesz tego wszystkiego nie ma. Mojżesz ma ten czas takiego, niemowlęcego piastowania przez swoją matkę, bycia wśród swoich, ale ten czas się kończy. Kończy się karmienie, Mojżesz zostaje odstawiony, tak to można powiedzieć, i oddany w pieczę zastępczą. I drodzy, tutaj taki mała dygresja dotycząca właśnie pieczy zastępczej. Albo rodzin zastępczych, albo rodzin adopcyjnych. Ja chcę powiedzieć, że historia Mojżesza, właśnie ten fragment... Jest bardzo dobrą okazją do tego, by ten temat prowadzić, by na ten temat mówić. To jest fantastyczny przykład, by w pozytywny sposób wprowadzić też, dlaczego czasami dzieci trafiają nie do rodziny biologicznej, ale do innej rodziny. My myślimy często patologia i tak dalej, dzieci odbierane, ale przecież tu mamy sytuację, kiedy dziecko trafia nie do swojej rodziny nie dlatego, że rodzina nie chce, ale z jakiegoś powodu. Nie może. Czasami mówimy, dzisiaj jest niewydolna yy, choroba w domu. No, różne rzeczy mogą się zdarzyć, i bywa tak, że dziecko trafia nie do tego domu, w którym się urodziło, ale dokładnie do innego. I muszę powiedzieć, że historia Mojżesza wiem, że jest wykorzystywana też jako taki fragment, w którym uczy się o tym, że czasami inna mama urodziła, a inna mama wychowuje. Nie dlatego, że była zła. Ale dlatego, że z jakiegoś powodu nie mogła. I tyle dygresji na temat pieczy zastępczej, chociaż do niej dzisiaj jeszcze wrócimy w innych momentach, mówiąc o tym, czego czasami nie powinno się robić, a co niestety też się robi. Co dzieje się dalej w życiu Mojżesza? Tak naprawdę my nie mamy zbyt wiele danych. Wiemy tylko tyle, że Mojżesz wzrasta. W domu córki faraona, i możemy sobie wyobrażać, to jest jakby trochę nasze wyobrażenie i przeniesienie tego, co widzimy, że mogłoby tam być, wzrasta jako Egipcjanin, wzrasta w kulturze egipskiej, w tradycji egipskiej, ale też wzrasta w wszystkich wygodach, jakie daje mu pobyt w tym domu córki faraona. Można powiedzieć, trafił bardzo szczęśliwie. Trafił można powiedzieć bardzo dobrze, i nie widzimy tutaj, nie mamy w historii Mojżesza zapisanego nic, co mogłoby powiedzieć, że to był dom dla niego w jakiś sposób zły. Nie. Ja wierzę, że to jest dom, w którym córka Fauna naprawdę otaczała go swoją troską, swoim ciepłem, wychowywała go dokładnie tak jak swojego syna. I myślę, że to jest prawidłowe, kiedy mówimy też o pieczy zastępczej. Ale drodzy, historia Mojżesza to jest historia, która, tak jak powiedziałem, jest historią, która zaczyna się od trzęsienia ziemi, a później napięcie wzrasta. Po tym takim okresie, który wydaje się, jest okresem pewnego wyciszenia w życiu Mojżesza, wszystko się jakoś tam zaczyna układać, to mam takie podejrzenie i skłania mnie do takiego myślenia historia, która sprawi, że Mojżesz będzie musiał z Egiptu uciekać, że w tej całej pieczy zastępczej zabrakło jednego. Tego, czego niestety często brakuje, a mianowicie wprowadzenia samego dziecka w to, że jest w innej rodzinie. To na kursach dla rodzin zastępczych, na kursach dla rodzin adopcyjnych, yy, mówi się bardzo często o potrzebie tego, by dziecko w pewnym momencie wiedziało już, że to jest dla niego rodzina adopcyjna. Dlatego, że kiedy dziecko wzrasta od małego i wie o tym, nie na zasadzie jakiejś kary, słuchaj, ty jesteś nie nasz, ale właściwego wprowadzenia dziecko jest bezpieczne przeciwko razom z innej strony. Bo przecież są krewni, którzy przy jakiejś okazji powiedzą: A przecież ty się urodziłeś nie w tym domu. A przecież są sąsiedzi, którzy czy inne dzieci z podwórka, które w pewnym momencie powiedzą: A ciebie tu wcześniej nie było. I kiedy człowiek dorasta. Kiedy można powiedzieć, kształtuje się też jego osobowość, kiedy jest bardzo czuły na to, kim jest, i naraz dostaje takiego szlaga, przepraszam za określenie, ty nie należysz do tej rodziny w jakiś sposób, to na pewno jest coś, co niesamowicie boli. I wydaje mi się, że w przypadku Mojżesza tak było. My wiemy, że przygarnęła go, przyjęła go córka faraona, ale nie wiemy, jak zareagowali inni. Można powiedzieć dwór Faraona, czy był z tego powodu niezmiernie szczęśliwy, że oto wszyscy chłopcy hebrajscy mieli umrzeć, a ten jeden nie umrze. Jeśli Faraon miał inne dzieci, czy też były równie szczęśliwe, że oto hebrajczyk, niewolnik, naraz ma być równy jak oni? Myślę, że gdzieś w otoczeniu Mojżesza krążyło to i jakby oczekiwanie na okazję, kiedy mu to właściwie powiedzieć. I mam podejrzenie, że przyszedł taki moment, kiedy Mojżesz, niestety w taki trochę bolesny sposób dla siebie, dowiaduje się, że on przecież nie jest Egipcjaninem. Że co prawda jest przygarnięty, że wszystko tutaj gra, kochamy cię jak swojego, ale ty jesteś z ludu niewolników. Czytamy w drugim rozdziale. Takie słowa i to jest, tak jak powiedziałem, coś, co skłania mnie do takiego myślenia. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zagibił, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. No to jest yy, tak naprawdę no, niesamowita reakcja. Yy, z jednej strony można powiedzieć taka przemyślana przemoc, gdzie spoglądam, czy nikt mnie nie widzi, to na pewno nie jest zabójstwo w afekcie. Mojżesz najpierw sprawdził, nikt nie widzi, wtedy mogę go w taki czy inny sposób usunąć z tego świata. Ale skąd w nim naraz taka złość do Egipcjanina? Myślę, że ta złość zrodziła się w nim właśnie dlatego, że sam nie do końca w tej chwili wiedział, kim jest. Ale z drugiej strony myślę, że to, co dzieje się w Mojżeszu, jest przykładem jakby szukania też trochę siebie, kim ja jestem, do kogo ja należę. I niestety też chyba takiego błędu, który czasami popełnia się w życiu, że chce się mieć wszystko. Jest takie powiedzenie, żeby wilk był syty, tak i owca cała. I myślę, że może to jest zbyt daleko idąca interpretacja, ale myślę, że kiedy Mojżesz dowiaduje się, że jest z Hebrajczyków, jakby no, czuje też potrzebę, by coś z siebie im dać, bo przecież on ocalał, on jest tym, który ma wszystkiego pod dostatkiem, on jest tym, który jest przecież w rodzinie królewskiej. No, ale z drugiej strony jest to wszystko, co ma jako Egipcjanin, jako członek rodziny królewskiej. Czyli z jednej strony można powiedzieć: siedzieć w domu przed telewizorem, nie wiem, 4K, tak, to są te najnowsze w tej chwili, korzystać z, z takiego czy innego komputera, tak, bo to już nie Full HD, tylko 4K, podobno to już jest w tej chwili. Korzystać z komputera, wygrzać się, nie wiem, w jacuzzi, skorzystać z sauny, wykąpać się w bezpiecznym fragmencie Nilu, opalać się, zjeść owoce cytrusowe, a z drugiej strony wyjść do Hebrajczyków i powiedzieć: Słuchajcie, ja jestem jednym z Was. Jak trzeba będzie, to ja zobaczycie, potrafię coś załatwić, potrafię obronić. I myślę, że ta reakcja też jest po części tego, przykładem jakby chęci pokazania: będę tym, który będzie dla Hebrajczyków. Ale jak czytamy dalej, to wydarzenie sprawia, że życie Mojżesza, w jednej chwili niemalże, zmienia się diametralnie. Ja nie chcę powiedzieć o 180 stopni, bo trudno tutaj policzyć stopnie. Zwłaszcza, że za chwilę znowu będzie kolejna zmiana. Ale kiedy myślimy o tym, to na pewno napięcie wzrasta, bo okazuje się, że zabójstwo Egipcjanina nie uszło uwadze innych. I tutaj też jest zastanawiające, bo okazuje się, że naraz faraon zaczyna nastawać na życie Mojżesza.